Guma stoi na rogu stalowej, czynszowej i stał tam będzie, choć pewnie przerwy w staniu będzie miał, bo nie wiadomo, co naprawdę się zdarzyć może, gdyż Praga łyka gumę, a guma miękka i nie pękka i zobaczymy, jak długo to łykanie skończy się wejściem do żołądka, bo jak wiadomo, przez żołądek do serca samej Pragi próbuje trafić Paweł Althammer z usadowieniem pomnika gumy tam, gdzie guma stał zawsze. Kloszard z Pragi. Nobody. But remember, nobody is perfect. Od lata czuję wojnę, ale jeden poznał jej. I dlatego się naraził, na Detroit złączył się przyczyny. Jak latarnie ciemność idą, zlepnie gwiździe nocny strój. Akad Madziński tam potrzebuje, co tam ucieka, ucieka już. Albo jada przy smarkości. Jeszcze nie byliśmy małżeństwem. A nie. Aż mi szkoda go było, tego człowieka, naprawdę. Za co? Czemu? A bo to stało pod tą magmą, mój Boże, to zimno, mróz, taki on stoi. A on jeszcze mąż mówi tak, mówi. A on mówi, stoi, mówi ten. Ja wiem, żeście go nazywali, bo ja nie jestem guma. A, guma. No. Był pijak, był. Zawodowy pijak. Ale miał coś jeszcze takiego specjalnego w sobie? Nie miał nic specjalnego. Nie miał nic specjalnego, nie miał. Nie, jest taki normalny człowiek, no. Tylko tyle, że pijak, no. I tu stało, pod... Tak, ja jako mieszkanka Pragi jestem oburzona takim postawieniem sprawy. Po pierwsze, to obraża tych ludzi, którzy tu mieszkają. Ja tu mieszkam od urodzenia. Przedstawiciela z gumy. Takim samym moralnym kręgosłupem, jakie samo miasto posiada. Władze gminne, które nie chcą ani grosza przeznaczyć na remont tych kamienic, chcą nam tutaj zafundować jakąś bezsensowną bzdurę jakiegoś gumowego człowieka, zamiast się zająć realnymi potrzebami mieszkańców tej dzielnicy. Są podwyższane czynsze, miało to wszystko pójść na remonty. Remontów nie, jak nie było, tak nie ma. Natomiast na głupoty zawsze się znajdą pieniądze, bo ktoś na tym może zarobić, ale nie będzie dla te korzyści dla mieszkańców. Ja tam działam, Komitet Obrony Lokatorów. Ja jestem za, ponieważ o Pradze się mówi. Bardzo dobry pomnik. Każdy będzie się widział rano, czy ma wypić, czy ma odnieść sukces. Gdzie jest autor? 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 Ty zobaczyłeś? Za to zobaczyłeś? Nie. No, nie, ja zapłaciłem. Co to zobaczyłeś? Co? Co? Ze swoim podatkiem. Co? To? Co? Ty pierdolisz, a ja za to kurwa coś zafundował. Ty kurwa, co ty zafundował? Pokaż mi tego człowieka, kto zafundował, jeżeli tak myślisz i tak mówisz. Słuchaj, nie ma go, teraz się nie pokażę, kurwa, ale nie pierdol, kurwa, odpierdol się tego człowieka, kurwa. Ja nie znałeś, kurwa, pajacu, pierdol. Może mu się należało i koniec, rozumiesz? Ktoś padł na pomysł, szczególnie dzieci i ma. A nie byś tu stał i pierdolisz, kurwa. Nie wolno mówić. No co właśnie? No bardzo mądrze mówisz, no zgoda. No oczywiście, no dobrze. To porządny człowiek był. Porządny człowiek. Ja też go znałem. Ja też go znałem. Kto znałeś? Stoi pierdoli, kurwa. No, no wiesz. Jaka to jest wizytówka stalowa? Jesteś zadowolony z takiej wizytówki? Wizyty, bo kurwa, bo się zjemy. Co ty w ogóle wiesz? No i akcja się rozwija. Jest! Otworzyłem pomnik! Ale pan go nie wspomniał. Tak wygląda! No teraz nie będzie schowa! Bo zamarzniemy! Jak go nie otworzymy! No teraz z powrotem! Ale on brzydki, co? Tak wygląda! Była już 19 i musiałem otworzyć pomnik, ponieważ już zamarzałem. Miały być przedstawiciele miasta, ale nie było. I Praga na tym polega, że jak człowiek nie weźmie w swoje ręce sprawy, to urzędnicy mu nie pomogą, po prostu zamarznie. Człowiek w pewnym momencie musi brać sprawy w swoje ręce, bo to jest Praga. Musi zorganizować sobie opał,
musi sobie sam okna wstawić, musi rynnę nareperować, bo urzędnicy o to nie dbają. Chcemy remontu, nie pomniku. Jeszcze skasować monopole wreszcie, bądź monopolu. No. Czemu? Czy dlaczego? Jak to dlaczego? Żeby nie się w klatkach nie da mieszkać, bo pijaki wchodzą, szczą i srają w klatkach. Gdzie nie można przechodzić. Wszędzie tylko pijackie mordy, jeszcze jedno. Zamiast w bloku mieszkać, to ja chyba w jakimś kiblu mieszkam. Nie, no, totalnie. A czy nie boi się panu tutaj słuchać takiej głosy troszkę, że... No, że nie powinno się pokazywać takiej osoby, nie powinno się takiej osoby jakby upamiętniać w taki sposób, bo jednak nie prezentowała sobą zdaniem wielu zbyt wiele tak naprawdę. Co jasno prowadzi do konkluzji, że najbezpieczniej byłoby ją zupełnie zapomnieć. No jakie jest pana zdanie właśnie na ten temat? Dlaczego właśnie takie, ten że zrobiłem pomnik. Czyli moje zdanie jest takie, że absolutnie warto. Absolutnie warto, bo jest to problem. Jest to problem tutaj, jest to problem w ludzkiej świadomości. Mentalności, oddzielania tych dobrych od tych złych. Tych, którym warto i tych, których nie warto. Tych, którym są godni i tym, którzy są niegodni. Że niby Słowackiemu warto, bo godny, a Gumie nie warto, bo niegodny. I ten rozdwojony świat nas po prostu szarpie codziennie w kolejkach, we wszystkich troskach, frustracjach, rozdarci na te dwa światy, piekło i niebo. To chciałem powiedzieć. Aha. A nie boi się pan troszeczkę, że jednak... dzieci, które patrzyły na taki pomnik, będą sobie myślały, że może ta osoba jest, nie wiem, że jest fajna, że przez to, że jednak pomnik jej wystawiliście. Jakbym się bał tego wszystkiego, to bym sobie siedział w pracowni i teraz robił na przykład plamkowo zdjęcia z Pragi, ładne, bo bardzo ładne jest. Fotografia, Praga pięknie wychodzi na fotografia. Mógłbym sobie takie zdjęcia na przykład w albumie wydrukować później i sprzedać taki album. I byśmy się tu nie spotkali wtedy. Mhm. Więc co by było, gdyby... Zostawmy. Dobra, i jaka lekcja płynie z tego dla najmłodszych? No właśnie, zapytajmy dzieci, które chodzą do szkoły. Jaka lekcja? Ciekawa jest to lekcja, czy nudna? Ciekawa. Dziękujemy bardzo. Chciałem tylko jeszcze na kilku słowach od siebie powiedzieć, bo słyszałem, że tu niektórzy są niezadowoleni, że ten pomnik tu stoi. Różnych można mieć lepszych kowboi. Ja miałem w rodzinie dużo Meneli, sporo już nie żyje. Nie uważam, żeby to były wzorce do naśladowania, ale wolę ich od Ronalda, McDonalda, Mikołaja Świętego z Coca-Colą i kolem w zakłamanych centrach handlowych. W prezencie Tutti Frutti! Wesołych świąt prawdziwych! Jeden, dwa, trzy!